Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Ameryka zagłosowała, choć jeszcze nie wiemy do końca jak. Wiemy, że sondaże, podobnie jak 4 lata temu, nie doszacowały Trumpa. Prezydent ogłasza swoje zwycięstwo. Czy to zapowiedź kontestowania przez niego wyników w wypadku przegranej? Dokąd zmierza dziś Ameryka? O tym w raporcie na dziś. 4 listopada 2020 roku. A raport na dziś to środowa wersja raportu o Stanie Świata. Nawiasem mówiąc proszę nie zapomnieć o raporcie o książkach, który już w najbliższy poniedziałek zapraszam w imieniu Agaty Kasprolewicz. Każdy raport możliwy jest dzięki Państwu. Nasze programy są finansowane przez słuchaczy i za każde wsparcie od najmniejszego do najwyższego z serca dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do zbiórki, zapraszam na stronę patronite.pl. Za pośrednictwem tego serwisu najłatwiej zostać patronem Raportu o Stanie Świata. Przypominam także, że można nas słuchać na wszystkich dobrych platformach podcastowych, takich jak Anchor FM, Spotify, Google Podcast, YouTube i inne, a najłatwiej za pośrednictwem strony www.raportostanieświata.pl. Agata Kasprolewicz jest wydawcą, Filip Marcinkowski realizatorem programu. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy tuż po godzinie 15. Na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych mamy godzinę dziewiątą. Na zachodnim wstaje dzień. I trochę wiemy, nawet chyba sporo wiemy, ale nie wszystko. Najpierw zacznijmy od tego, co wiemy. Wiemy, że ten wynik, który zobaczyliśmy właściwie tak naprawdę jeszcze wczoraj wieczorem, to jak Ameryka kładła się spać pokazał, że właściwie nie możemy być przekonani tego, kto ostatecznie zwycięży te wybory prezydenckie. Te osoby, które były święcie przekonane, że wygra Biden i nie ma jakiejkolwiek dyskusji na temat szans Trumpa, że to jest po prostu zamydlanie rzeczywistości, na pewno w jakimś stopniu zdziwiły się tym wyrównanym Wyrównanym pojedynkiem, bo on w trakcie nocy wyborczej był oczywiście w, w równym stopniu, w różnym stopniu przebiegał. Szczególnie, kiedy Bidenowi na konto przypisano Kalifornię, no to, to wtedy ta przewaga była, była ogromna, ale kiedy, kiedy Trump uzyskał już odpowiednią liczbę głosów w Teksasie, w innych Stanach, to to się wyrównało i na, powyżej tych 200 głosów, bo mniej więcej tak to można teraz pokazać, że obydwaj kandydaci mają powyżej 200 głosów elektorskich. Zależnie od sondażowni to jest różnie oceniane. Z drobną przewagą Bidena, jednak mimo wszystko, i to on nadal ma większe szanse na zwycięstwo, jasne, ale Donald Trump też, też je oczywiście posiada. I to nie jest ścieżka bardzo trudna do realizacji, by na kolejne 4 lata został prezydentem. Pytanie chyba trochę na temat demokracji amerykańskiej. Czy to będą siódme z ósmych kolejnych wyborów, w których demokrata wygra? Więcej głosów i ma spore szanse na to, żeby przegrać y -y wybory. O tym, że wygra głosowanie powszechne, jestem święcie przekonany. To nie, nie ma żadnych wątpliwości, że Joe Biden zdobędzie ogólnie większą liczbę głosów. Czy przegra wybory? Jest na to szansa. Tego nie wiemy. W tego jeszcze nie, jest, nie wiemy. Jest duże, to jest pytanie, które stawiamy, zawieszamy je. Być może będzie okazja, żeby do tego wrócić, ale to są w tych ostatnich ośmiu wyborach amerykańskich. Demokrata zdobywał więcej głosów y, niż republikanin, i niekoniecznie wygrywał wybory. Otóż to. Y, sondażownie znów niedoszacowały Trumpa i są no, zupełnie niezwykłe, fascynujące wyniki. Y, mianowicie, więcej przedstawicieli w zasadzie wszystkich grup określanych tożsamościowo, czyli rasowo albo płciowo, poza białymi mężczyznami głosowało. W liczbie większej na Trumpa niż w 2016 roku. Mówimy o procentowym rozkładzie, prawda? I to już wiemy, że tak też jest. Tak, z badań Exit Pols na pewno pojawią się bardziej szczegółowe badania, tygodnie, miesiące po wyborach, kiedy będzie można dotrzeć do większej liczby ludzi, która głosowała, będzie to na pewno bardziej szczegółowe, ale tak w samym dniu wyborów czy dzień po takie dane są szokujące. Biorąc pod uwagę, że Trump oczywiście zabiegał o pozyskanie mniejszości, pozyskanie kobiet,

Ale umówmy się, to jednak Biden wydawał się być bardziej wiarygodnym kandydatem w stosunku do tych wyborców. Przynajmniej tak, tak to wszystko wyglądało, tak też to było przedstawiane, że Trump się sili, by te głosy pozyskać, ale ma niewielkie szanse na ich pozyskanie. A tymczasem właściwie wydaje się, że ta określana właśnie jego grupa docelowa, czyli biali mężczyźni, skutkowała odpływem, a wszystkie inne, jak się tylko dało, zdecydowały się w większym stopniu niż 4 lata temu na Trumpa zagłosować. I znowu gdzieś rzucamy pewien temat, który, do którego myślę, że będziemy wracać. Może to jest po prostu tak, że wbrew temu, co niektórzy próbują przekazać w liberalnych mediach, ludzie nie myślą o sobie jako jestem Latynosem, albo jestem czarną kobietą, albo jestem białym homoseksualistą. Tylko y, myślą o sobie w innych kategoriach, niż, niż kategoriach tożsamościowych, które właściwie zdominowały całą naszą debatę. Mówię tutaj o Zachodzie y, i sposobie postrzegania świata, y, zwłaszcza przez media tak zwane liberalne, prawda? Trump odnosi się do czego innego. Trump również pokazuje pewien klasowy charakter y, społeczeństwa. On, na niego głosuje bardzo dużo biednych, białych, y, nie tylko mężczyzn, ale również kobiet. Tak, także z obszarów rolniczych, pracowniczych, takich stricte, to, to są wyborcy, których on miał większe szanse pozyskać, dla których gospodarka była w tych wyborach ważniejsza, niż na przykład zagrożenie koronawirusem, które często było pokazywane jako temat numer jeden, jednak mimo wszystko. Z tym też różnie wygląda na to, że wyszło. Ale faktycznie to przypinanie łatki do, do różnych ludzi choćby było ich nawet kilkanaście. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie każdy chce się z taką łatką identyfikować. On się po prostu identyfikuje być może jako Amerykanin, po prostu i tyle. I on sobie zagłosuje według własnych przekonań, być może nawet na przekór temu obrazowi, jaki jest tworzony właśnie w mediach. Nie mamy jeszcze pewności co do tego, na ile te sondaże się pomyliły, ale chyba wiemy, że one się pomyliły, że to że no nie, nie ma takiej możliwości, żeby Biden wygrał większością, nie wiem, 9%, tak jak one pokazywały w niektórych miejscach, czy średnio, prawda? Bo to dochodziło do ponad 5-6 7%. Proszę powiedzieć dlaczego pana zdaniem te sondaże są tak nietrafne? Po raz kolejny znaczy teraz jest oczywiście pokusa, żeby na te Stany, które jeszcze nie zostały rozstrzygnięte, żeby też patrzeć w kontekście tego, że tam na pewno też w takim razie Trump był niedoszacowany. Być może niekoniecznie, bo to nie oznacza, oczywiście. Że, że wszędzie nie był, to ciężko stwierdzić, ale choćby sam fakt wygranej na Florydzie, e, gdzie Bidenowi tam jednak wróżono w ostatnich tygodniach tą przewagę właśnie 5-6%, e, a to już wiemy, Floryda została wygrana przez Trumpa. Nie, nie bardzo są tu jakiekolwiek możliwości odwrócenia tego wyniku, mimo że nie wszystkie głosy są, Policzone, to ta pula jest już tak mała, że nie odwróci tego wyniku, który został już, już podliczony. Musiałoby dojść do jakiegoś przeliczania oszustw wyborczych to już taka trochę teoria spiskowa, żeby ten wynik odwrócić. Tutaj ewidentnie mówimy o pomyłce. W Stanach takich jak Pensylwania też Biden miał przecież bardzo wyraźną przewagę. Mówiło się o budowie tego... O Jeszcze od... Pensylwania nie jest skończone liczenie, ale wiemy już, że tam nie będzie... Tak jak przewidywały sondaże, prawda? Raczej nie. Przecież Trump walczy o ten stan jednak mimo wszystko. Pytanie pozostaje, ile głosów tych korespondencyjnych, bo to one będą przeliczane najdłużej i są przeliczane, już ile z nich będzie faktycznie oddanych na Bidena, a ile na Trumpa. Ciężko to wyważyć. Ostatecznie, bo faktycznie większość wyborców Partii Demokratycznej. Yy, to, czy znaczy większość głosujących korespondencyjnie to byli wyborcy partii demokratycznej, ale jeżeli yy, dodamy do siebie dwie grupy, czyli wyborców partii republikańskich i, i wyborców określających się jako niezależni, to oni liczbowo przykrywali wyborców partii demokratycznej i w stanie takim jak. Pensylwania, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ci głosujący korespondencyjnie, wyborcy niezależni, jednak mający nadzieję, nadzieję na odbudowę przemysłu ciężkiego po pandemii, jakąś poprawę, właśnie gospodarczą, to w co uwierzyli w 2016 roku, stwierdzili że ponownie uwierzą w 2020 i być może ten wynik głosowania korespondencyjnego dla Bidena się nie okaże aż tak pozytywny. Tutaj no to jest znowu pytanie rzucone cały w powietrze. czas cały czas pamiętajmy, Biden prowadzi. Tak, prawda? jak najbardziej. Biden prowadzi. Biden ma według tego co wiemy dzisiaj o godzinie 15:15 .15, w dalszym ciągu ma większe szanse na to, żeby wygrać te wybory niż Donald Trump, ale z pewnością ma mniejsze niż przewidywały to sondaże. To zdecydowanie, bo ma kilka możliwości. Na, na, na zwycięstwo może wygrać w takim stanie, jeżeli nie wygra w y, Nevadzie, na przykład, to może wygrać, y, w, y, no właśnie, pytanie, czy, czy Arizona udało mu się wygrać, czy nie. Y, tu już różne są oceny, niektóre, niektóre sondażownie już podały, że owszem, niektóre, że nie, ale ma w każdym razie kilka dróg do tej wygranej, by te 270 głosów. Elektorskich co najmniej zdobyć. Trump ma bardziej ograniczone możliwości, i tutaj się właśnie o to się rozbijają te szanse obu kandydatów. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o występie Donalda Trumpa, który John Bolton, jeden z jego najbliższych współpracowników, określił jako najbardziej nieodpowiedzialne wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych w historii, czy takie jakie on pamięta, prawda? Donald Trump już powiedział, że wygrał te wybory. Najpierw zatweetował, prawda, potem powiedział, że szykowany jest spisek przeciwko niemu, zamierza podać sprawę do Sądu Najwyższego. To zapowiada jego ruchy na najbliższe dni i godziny, jeśli by się okazało, że przegra te wybory? Z jednej strony w ogóle samo wystąpienie Trumpa nie powinno być zaskakujące, bo zapowiadał, że, tak. że to właśnie zrobi, ale jednak szokuje. Fakt, że takie słowa padają z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych, to już nie jest wyłącznie kandydat. Gdyby to padło w 2016 roku, no to on był jednak tylko i wyłącznie kandydatem, miał możliwości oprotestowywania wyników, jak każdy kandydat, ale teraz jest jednak prezydentem. Ma jakieś możliwości wpływu na władze stanowe, szczególnie te, które kontroluje Partia Republikańska. Jest to na pewno niebezpieczne. Zgadzam się z opinią Boltona, że to oczywiście Bolton ma swoje niesmak pozostawiony do Trumpa, jak najbardziej, ale zgadzam się, że jest to niebezpieczne ze strony, ze strony Trumpa, i jest zapowiedzią faktycznych działań, nie tylko budowaniem, moim zdaniem, jakiegoś takiego napięcia wś, wśród popierających go wyborców. To znaczy, jakich faktycznych działań? Składania protestów przede wszystkim wyborczych w Stanach, w których przegra. Najpierw muszą być policzone głosy. Może też składać wnioski do władz stanowych, by ewentualnie danych głosów nie przeliczać z wyprzedzeniem czy do sądów, na przykład właśnie takich, które dopiero będą spływać w poszczególnych stanach, to się będzie działo na poziomie stanowym, także kompletnie niezależnie od siebie i będą to robić oczywiście ludzie Trumpa, a nie on sam. Po to ma te sztaby wszystkie pozatrudniane, po to przewidział w swojej. Jego, jego ludzie przewidzieli specjalną pulę pieniędzy dodatkową na procesy właśnie sądowe już po wyborach. Raczej nie po to, by się bawić w pozwy na tle jakimś wizerunkowym, tylko właśnie po to, by toczyć spory sądowe o wynik wyborów. Myślę, że ważne jest, żebyśmy uściślili jedną istotną rzecz. Czy są jakiekolwiek dowody na to, że te wybory mogły zostać sfałszowane? Że karty mogły zostać podrobione, czy były karty, które zostały zgubione i znalezione, na przykład? Znaczy, historycznie zagrożenie y, oszustwem w głosowaniu korespondencyjnym jest znikome. Fakt, że od nie odbywało się na taką skalę, i to jest pewien problem. Największy jaki jest, tylko nie wiem, czy to jest problem dla do Donalda Trumpa. To jest taki, że United States Postal Service nie poradzi sobie z dostarczeniem niektórych głosów korespondencyjnych na czas. Szczególnie jeżeli ktoś zwlekał i wysłał głos wczoraj. Oczywiście, jeżeli prawo stanowe mu na to pozwalało, bądź wysłał je dopiero dzisiaj, czy dopiero wyśle, bo i takie są czasem możliwości głosowania. Może po prostu ten głos na czas nie dotrzeć i przepadnie, bo nie zostanie policzony. Natomiast, czy, czy jest możliwość, możliwość takiego globalnego oszustwa yy, nie, nie wydaje mi się. Natomiast i służby zresztą e, amerykańskie na czele z FBI zwracały uwagę na to, bo tutaj Trump swojego czasu podnosił zagrożenie do drukowywania właśnie kart przez e, zagranicznych aktorów, przez Rosję, Chiny, przez Iran. FBI bardzo szybko starało się odbić piłeczkę, że absolutnie nie ma jakichkolwiek doniesień na ten temat. Starają się zwracać uwagę na zagraniczną ingerencję w wybory. Po 2016 roku na pewno są bardziej czujni niż... E, niż byli wcześniej i, i, i takich przesłanek jednak nie było. Ale to Trumpowi do budowania tej retoryki jednak, że tak powiem, mu nie przeszkadzało. Co z wyborami do Senatu i Izby Reprezentantów? Bo zapominamy czasem o tym, ale to są bardzo ważne wybory, y, które pokażą bez względu na to, kto będzie rządził Stanami Zjednoczonymi, chyba pokażą jedną rzecz, jak bardzo ten kraj jest podzielony. Y, tak, no, ta polaryzacja... Z wyborów na wybory właściwie rośnie, i prezydentura Trumpa raczej sytuacji nie pomogła. Wydaje się, że demokratom uda się obronić większość w Izbie Reprezentantów. To miał być w ogóle pewniak. Rzecz, z którą Republikanie nie mieli w ogóle szans walczyć, by odbić prawie tam 30 mandatów, mieli do, do, do zdobycia większości potrzebnych. Być może zbliżą się do tego limitu, mało prawdopodobne by im się udało, ale z tych właśnie głosów, które już zostały przeliczone, wynika, że Republikanom wyszło całkiem nieźle i jest to dobra perspektywa na wybory połówkowe za dwa lata, by, by jednak spróbować tej Izbę odbić. Co do Senatu, wszystko wskazuje na to, tutaj stracili już jedno miejsce, właściwie stracili dwa, ale odbili też jedno z rąk demokratów, więc bilans jest, że tak powiem, jednej straty. Natomiast chyba uda im się utrzymać tę większość w Senacie. To jest istotne w kontekście właśnie wyników wyborów prezydenckich. Jeśli wygra Trump, no to Republikanie dalej będą mogli decydować o wszelkich nominacjach i będą przede wszystkim kontrolowali jedną Izbę. To jest jednak ułatwienie, by jakąś politykę prezydenta realizować. Natomiast jeżeli wygra Biden, no to będą mogli w jakikolwiek sposób prowadzić obstrukcję jego polityki. Bo gdyby demokratom udało się zdobycie obu Izb, no to wtedy już i Biden byłby lokatorem Białego Domu. No to wtedy, że tak powiem, pełna agenda demokratyczna mogłaby być przez co najmniej najbliższe dwa lata realizowana. Chciałem wrócić na koniec do tego, o czym wcześniej mówiliśmy. To jest kraj przepołowiony, niekoniecznie według tych linii, które są najbardziej rozpoznawalne w mediach. To znaczy, my przez te ostatnie miesiące żyliśmy protestami ulicznymi dotyczącymi rasizmu w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że no nie wpłynęły one w żaden zdecydujący sposób na wynik tych wyborów. To już wiemy, że nie wpłynęły, no bo jakby wpłynęły, to Trump by przegrał zdecydowanie. A przez długi czas żyliśmy w takim przekonaniu, że to jest w zasadzie takie zjawisko, którym żyje cała Ameryka. Co się dalej będzie działo? To znaczy czy ta polaryzacja, pana zdaniem te podziały będą postępowały? Z protestami właśnie jest ten problem, że one odnalazły swoje odzwierciedlenie natychmiast w sondażach i, i tam właściwie się zatrzymały. Tam, tam, tam ta sprawa umarła, jeżeli chodzi o szansę jakiegokolwiek wpływu na wybory. Bo to faktycznie nie, nie widać jakiegokolwiek przełożenia. Być gorzej, może... gorzej, panie Mateuszu, że to o czym wielokrotnie rozmawialiśmy, że Trump zapewne wygrałby te wybory swobodnie, gdyby nie covid no, ale COVID był kompletnie przez niego spartolony, okazał się złym przywódcą na ten czas. Teraz patrzę na statystyki. W Stanach, w których jest największa śmiertelność na COVID, on także wygrywa. No właśnie, może to jest... A przynajmniej zdobywa więcej punktów niż w 2016. No tak, to jest znaczące, nawet jeżeli nie wygrywa to to, że notuje lepszy wynik. Być może to jest właśnie kwestia podejścia błędnego do analizy, że nie chodzi o to, iż ludzie zaczną traktować bardziej poważnie pandemię, bo zmarło tam więcej osób, czy zachorowało więcej osób. Być może to jest kwestia już podejścia ludzi tam ulokowanych do pandemii, i im się podoba po prostu podejście Trumpa to że to nie jest faktycznie zagrożenie że nie należy straszyć społeczeństwa ja, ja się z tym próbuję jakoś wytłumaczyć bo to nie jest podejście mi zupełnie bliskie I gdybym znajdował się w kraju gdzie zmarło na tę chorobę dotychczas 230 tysięcy ludzi to na pewno byłoby mi jeszcze mniej bliskie ale staram to no, sobie bo jakoś tłumaczyć na to nie patrzyli no, to on decyduje o tym co się w tym kraju dzieje prawda to na nim spoczywa odpowiedzialność Polityczna, a w dużym stopniu również odpowiedzialność praktyczna za to, jak kraj zwalcza pandemię, czy jak kraj walczy z przejawami rasizmu. To wszystko, co się wydawało, gra przeciwko Trumpowi, nie zagrało w tych wyborach. No, albo my źle patrzymy i popełniamy jakiś dramatyczny błąd w ocenie jego działań, albo co, albo nie wiem, jak, jakie może być inne wytłumaczenie. No właśnie, ciężko je na razie znaleźć, bo to sam, nawet jeżeli Trump przegra te wybory, to to, to no sam... tak, pamiętajmy, on nie wygrał ich. Tak, jasne. Trump ich nie wygrał, być może ich nie wygra, co nie zmienia faktu, że zdobędzie prawie 50% głosów elektorskich. Tak, i to jest, to i tak jest problem właśnie, że, że, że pozostał on niedoszacowany nie tylko w sondażach, ale ogólnie właśnie w opinii, że te wszystkie czynniki, które miały powiedzmy jego szansę na reelekcję zniszczyć, wcale tego nie zrobiły. I czy to oznacza, że te tradycyjne tematy istotne dla wyborów? Przede wszystkim właśnie ta kwestia gospodarki i mimo wszystko i tak gdzieś z tyłu głowy zostaje i ludzie starają sobie tłumaczyć, czy, czy właśnie polaryzacja być może nie wpływa tak, że wyborcy zaczynają sobie tłumaczyć, że no tak, pandemia nie jest, przydarzyła się Trumpowi, nie poradził sobie z nią totalnie, ale być może inny przywódca też by sobie nie poradził, a jak już kiedyś minie, to, to wrócimy do normalności i... W Wcześniejsze trzy lata prezydentury nie były takie złe. Nie wiem, staram się jakoś to. Yy, Panie Mateuszu, poukładać. czasem jest bardzo dobrze przyznać, że się nie wie, bo nie wiemy i myślę, że jesteśmy y, lekko zdezorientowani. Myślę, że wielu ludzi w różnych krajach na świecie będzie zdezorientowanych przebiegiem tych wyborów, co nie zmienia faktu, podkreślamy to po raz kolejny, że nie wiemy, nie wiemy. kto je wygra. Otóż to. Bardzo dziękuję. Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym gościem. Dziękuję uprzejmie. Raport na dziś, raport o książkach, raport o stanie świata to programy dla Państwa, wspierane przez Państwa. Z serca dziękuję, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata. To firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także. BIMV.pl Kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński. Palarnia kawy La Cafo. Z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 30. Festiwalu Mediów. Człowiek w Zagrożeniu. www.człowiekwzagrożeniu.pl Paweł Nowy Nowak, Michał Piętoń, projektant znaków graficznych, Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.